Święta wielkanocne, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, to jedne z najważniejszych uroczystości w całym roku liturgicznym. Przed wiekami świętowano je w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei w 325 roku Wielkanoc obchodzona jest w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, czyli między 21 marca a 25 kwietnia. Sposób przeżywania tego święta bardzo zmienił się od czasów pierwszych chrześcijan, kiedy to nowa wówczas religia pomieszała się z praktykami pogańskimi. Dlatego dzisiaj święta wielkanocne przesycone są różnymi symbolami i zwyczajami, które czasami bliższe są czarom i gusłom niż obrzędowości religijnej. Co najważniejsze, Wielkanoc to czas radości i rodzinnego świętowania. W niedzielę wielkanocną po porannej mszy rezurekcyjnej spożywa się uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym poprzedzone składaniem sobie życzeń. Stół przygotowujemy też bardzo świątecznie. Musi być barwineczkiem albo borowinką przybrany, czy poprzypinany na obrusiku białym. Na stole właśnie kładziemy ten koszyczek święconki tak zwanej i talerzyki, na których będziemy się potem częstowali, jedzenie będzie. No więc jest taka tradycja, że każdy dostaje po kawałeczku z tego właśnie koszyczka. Dzielimy równo, ile tam jest tych osób. Jakby było 12, no trzeba po malutkich kawałeczkach rozkroić to, żeby te wszystkie osoby skosztowały tego święconego. Musi być i jajeczko, i kawałeczek tego chrzanu, ile by był, trzeba go zjeść, mimo że parzył guzi. No i ta kiełbaska, i ta szyneczka, no i wszystko, co tam, i ta bułeczka, wszystko, co w tym koszyczku się mieści, oprócz tego baranka. Baranek jest jako ozdoba. I składamy sobie właśnie tymi święconkami życzenia. Symbolika związana ze świętami wielkanocnymi jest niezwykle bogata i różnorodna. Najczęściej kojarzone z Wielkanocą jajko to symbol życia, tajemniczej siły istnienia i odradzania się życia w przyrodzie. Stąd powiązanie symbolu jajka ze zmartwychwstaniem. Baranek wielkanocny natomiast to symbol Chrystusa. Baranek jako figura starotestamentalna przypomina nam, że przez krew baranka zostaliśmy ocaleni od śmierci. Kolejne potrawy i symboliczne figurki znajdujące się na świątecznym stole mają wiele znaczeń i trudno dzisiaj rozstrzygnąć, czy ważniejszy w koszyku wielkanocnym jest kurczak czy zajączek. Mogą one zagościć na naszym stole, ale nie są tak obowiązkowe jak na przykład chrzan, który zdaniem gospodyni z Balina ma wyjątkową symbolikę. Symbol jest właśnie taki, żeby człowiek trzymał język na wodzy, żeby po prostu nie używał niecenzuralnych słów, żeby się nie wyzywali ludzie w domu, żeby była po prostu zgoda, żeby nie było tej goryczy, tego pieczenia, takiego jak robi chrzan. Wielkanoc to najbardziej radosne święta zarówno w Kościele katolickim, jak i w obrzędowym kalendarzu wsi polskiej. Warto więc kultywować tradycje i zachowując zwyczaje, po prostu radośnie przeżywać te święta.